Duży pokrzep arcybiskupa generała dywizji Stanisława Galla, pierwszego biskupa polowego wojsk polskich, jest potwierdzeniem, że pamiętamy i otaczamy szacunkiem pasterza, który w niezwykły sposób zasłużył się dla duszpasterstwa wojskowego w naszej ojczyźnie. Księże arcybiskupie, generale, w krótkiej notatce zamieszczonej w Rzeczpospolitej z 30 września 1942 roku została zawarta taka informacja o Twojej śmierci i ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb odbył się 15 września. Zwłoki przewieziono samochodem na cmentarz Powązkowski, gdzie spoczęły w grobie rodzinnym. O śmierci i pogrzebie nie zawiadamiały żadne nekrologie ani klepsydry. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w głębokiej powadze i smutku wiernych, tak skromnie, jak tego wymagają czasy i okoliczności. Zamącił je jedynie alarm lotniczy. Dziś ma miejsce Twój powtórny pogrzeb w wolnej, suwerennej Polsce. Trumnę otaczają licznie zgromadzeni duchowni i świeccy. Niejako użyczając Ci głosu, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim obecnym na tej świętej liturgii. Serdecznie witam pana Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczpospolitej i zwierzchnika Sił Zbrojnych. Witam arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a wraz z nim wszystkich arcybiskupów i biskupów. Pozdrawiam kardynała Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, jednocześnie dziękując za wyrażenie zgody na to, aby arcybiskup Stanisław Gall spoczął w podziemiach Katedry Polowej. Słowa powitania kieruję do współbraci biskupów z ordynariatu prawosławnego i ewangelickiego. Dziękuję za obecność panu ministrowi Sebastianowi Chwałkowi, który reprezentuje pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Słowa powitania kieruję do pana generała Leszka Surawskiego, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dziękując wszystkim generałom, oficerom, podoficerom i żołnierzom oraz studentom i podchorążym Wojskowej Akademii Technicznej. Witam wszystkich, którzy reprezentują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszystkie podległe służby z tego resortu. Witam kombatantów i weteranów walk o niepodległość. Serdecznie witam krewnych arcybiskupa Stanisława Galla. Witam księży i wszystkich uczestników liturgii pogrzebowej. Niech dzisiejsza modlitwa i sprawowana Eucharystia będą czasem uwielbienia Boga za wiernego i niezłomnego pasterza. Wielu naszych narodowych bohaterów, którzy w sposób niezwykły przysłużyli się Kościołowi i Ojczyźnie, miało dwa pogrzeby. Ten pierwszy, organizowany wkrótce po śmierci, nierzadko odbywał się bez obecności najbliższej rodziny i przedstawicieli narodu, któremu służyli. Zdarzały się pochówki wybitnych dowódców w zbiorowych mogiłach, w pośpiechu, po zakończeniu bitwy. Cypriana Kamila Norwida pogrzebano w zbiorowej mogile razem z paryskimi nędzarzami. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki spoczęli na paryskich cmentarzach, daleko od rodzinnego kraju, aby dopiero po latach dołączyć do królów i władców spoczywających w podziemiach Katedry Wawelskiej. Powodem skromnego pochówku były nie tylko czas wojny, emigracja lub nagła śmierć poza granicami kraju. Często dopiero po latach dostrzegano świętość, męstwo oraz niezwykłe zasługi dla narodu, Kościoła i państwa.
wydobywane wówczas z ziemi doczesne szczątki, jak drogocenny diament, przenoszono do Narodowego Panteonu, do miejsca uznanego za godne spoczynku świętego lub narodowego bohatera. Ziarno wrzucone w glebę, jak słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii, które obumarło, wydało wspaniały plon, ale trzeba było niejednokrotnie wielu lat, aby został on dostrzeżony i doceniony. Dziś jesteśmy uczestnikami ponownego pogrzebu arcybiskupa Stanisława Galla. Zmarł 11 września 1942 roku w Warszawie podczas ciemnej nocy okupacji niemieckiej. Jego skromny pogrzeb odbył się w czwartym dniu po śmierci. Po mszy celebrowanej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela doczesne szczątki arcybiskupa zostały złożone w rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach. Spoczywał tam przez 75 lat, szerzej nieznany, a nawet nieco zapomniany. Dopiero zbliżająca się 100. rocznica powstania Biskupstwa Polowego Wojsk Polskich stała się impulsem do poznania pierwszego biskupa polowego i uświadomienia sobie, że należy on do wybitnych postaci Kościoła katolickiego w Polsce początku XX wieku. Przeniesienie jego doczesnych szczątków do krypty w katedrze polowej i drugi pogrzeb stają się okazją, aby jeszcze raz przeczytać księgę życia tego niezwykłego człowieka i wybitnego pasterza, odkryć dokonania, zdumieć się i zachwycić pełną oddania i poświęcenia służbą. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Księga życia arcybiskupa Stanisława Galla jest obszerna i wielowątkowa. Wszak była pisana przez 77 lat jego ziemskiego życia. Przypadło ono na czasy niezwykle burzliwe. Zaborów, I wojny światowej, odzyskania niepodległości w roku 1918, budowania struktur odrodzonego państwa polskiego, kolejnej wojny z bolszewickim agresorem, aż po II wojnę światową. Arcybiskup Gall był nie tylko świadkiem tamtych przełomowych wydarzeń, ale aktywnym ich uczestnikiem. Pozostawił po sobie wiele błogosławionych czynów. Pomimo różnych propozycji, a nawet nacisków, zachował godność i wewnętrzną wolność. Do końca swego życia pozostał wierny wartościom, które najpełniej wyrażają trzy słowa wypisane na wojskowych sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Pierwszy rozdział księgi kapłańskiego życia arcybiskupa Stanisława Galla był pisany już przez kleryka, bardzo zdolnego, wybitnego studenta Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i wreszcie gorliwego księdza archidiecezji warszawskiej. Jego talenty zostały niebawem dostrzeżone i wykorzystane. Po kilku latach zaangażowania w duszpasterstwie parafialnym podjął posługę wykładowcy, a następnie wychowawcy i rektora seminarium duchownego świętego Jana Chrzciciela. W 32 roku kapłaństwa papież Benedykt XV mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Sakrę biskupią przyjął 17 listopada 1918 roku, a więc tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. To pierwszy rozdział. Drugi obszerny rozdział swojego życia arcybiskup Stanisław Gall napisał jako biskup polowy Wojsk Polskich. Do tej posługi został skierowany 5 lutego 1919 roku przez Benedykta XV. Po otrzymaniu nominacji z rąk naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego
objął swój urząd 4 dni później, to jest 9 lutego. W tamtym czasie trwały ciężkie walki na wielu frontach. Chociaż powiewała już biało-czerwona, to jednak polski żołnierz nadal zmagał się o ostateczny kształt granic naszej ojczyzny. W tej sytuacji biskup Stanisław Gall uznał, że pierwszym jego zadaniem i obowiązkiem musi być spotkanie z walczącymi żołnierzami, aby im nieść posługę religijną, wlewać w ich serca nadzieję i motywować do dalszej walki, przypominając słowa Jezusa, że najwyższą miarą miłości jest ofiara życia. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Najpierw odwiedził Małopolskę, docierając aż do Lwowa, a potem kolejno Wielkopolskę, pas frontu litewsko-białoruskiego na czele z Wilnem, front poleski, wołyński, Kielce, Łódź, wreszcie front mazowiecki i śląski. To pozwoliło mu bezpośrednio zapoznać się z żołnierską służbą i jej niedostatkami. Dostrzegając potrzeby religijne i duchowe żołnierzy, apelował do biskupów o skierowanie księży do posługi duszpasterskiej w wojsku oraz o pomoc w zakupie paramentów liturgicznych. Ponadto widząc brak, biedę materialną, brak żywności i ciepłej zimowej odzieży, zwracał się do narodu polskiego, aby pospieszyła z pomocą i wsparła walczącego żołnierza. Dynamizm pasterskiej posługi arcybiskupa Stanisława Galla został u początku jego posługi zauważony i doceniony przez Kościół. Już kilka miesięcy po objęciu przez niego urzędu biskupa polowego wojsk polskich, ówczesny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej Achille Ratti w liście do Watykanu tak pisał: biskup Gall bardzo dobrze przyłożył rękę do pługa posługi biskupiej w Wojsku Polskim. O szlachetności charakteru i odwadze biskupa polowego świadczy i to, że w roku 1920 podczas Bitwy Warszawskiej, mimo ewakuacji wielu urzędów, nie opuścił stolicy. Zagrzewał wiernych do modlitwy o zwycięstwo. Apelował do kapelanów: zaklinam was, drodzy bracia kapłani, na miłość Boga i Ojczyzny otoczcie szczególną opieką tego drogiego żołnierza naszego. Wielkim echem odbił się pogrzeb księdza Ignacego Skorupki, bohaterskiego kapelana, który poległ w bitwie pod Osowem. Po nabożeństwie żałobnym odprawionym tu, w tej świątyni przy ulicy Długiej, biskup Gall odprowadził jego ciało na warszawskie Powązki. Pasterz polskiej armii troszczył się także o chorych i rannych żołnierzy oraz organizował pomoc dla inwalidów wojennych i sierot poległych po żołnierzach. Inspirował też społeczeństwo, by opiekowano się mogiłami poległych żołnierzy. Do wielkich zasług biskupa Galla należy uporządkowanie duszpasterstwa wojskowego oraz wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pomogły mu skutecznie kierować diecezją wojskową. Dzięki jego zabiegom został podpisany przez papieża Piusa XI i zatwierdzony przez Józefa Piłsudskiego statut duszpasterstwa wojskowego, nazwany Konstytucją Duchowieństwa Wojskowego w Polsce. Ten istotny dokument określał zakres jurysdykcji kapelanów, zobowiązywał diecezje i zakony do delegowania odpowiedniej liczby księży do duszpasterstwa wojskowego oraz określał wysokie wymagania dla kandydatów na kapelanów w Wojsku Polskim. Biskup Gall zapisał się także w historii duszpasterstwa wojskowego jako organizator sieci parafialnej. W czasie swojej posługi erygował 75 parafii. W tym czasie zostało zbudowanych
kilkadziesiąt kaplic i kościołów garnizonowych. Ostatnie lata biskupiej posługi w wojsku wypełnione były troską o wychowanie religijne i moralne żołnierzy. Wizytował parafie, spotykał się z żołnierzami, głosił Słowo Boże, udzielał sakramentu bierzmowania. Niestety, coraz bardziej narastały trudności w pełnieniu posługi biskupa polowego. Pośród wielu przyczyn, które powodowały wzrost napięć, wspomnę tylko jedną. Wierność nauce Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. Wbrew naciskom społecznym i politycznym sprzeciwiał się jednoznacznie jawnemu lekceważeniu przysięgi wierności małżeńskiej przez niektórych wysoko postawionych oficerów Wojska Polskiego. Wydano rozkaz, aby kapelani Wojska Polskiego w kościołach garnizonowych nie czytali listu episkopatu na ten temat. W tej sytuacji biskup Gall w styczniu 1933 roku złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Ostatnim akordem jego posługi w wojsku była konsekracja odnowionej katedry polowej 12 marca 1933 roku. Kilkanaście dni później, 29 marca, w 15 roku pasterzowania, biskup Stanisław Gall opuścił siedzibę i urząd biskupa polowego, przechodząc w stan spoczynku. Odchodził w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i wielkiej osobistej godności. Papież Piłus XI, przyjmując rezygnację biskupa Galla z urzędu biskupa polowego Wojsk Polskich, jednocześnie podniósł go do godności arcybiskupa, pozytywnie oceniając jego posługę w wojsku i dla wojska. Siostry i bracia, trzeci i zarazem ostatni rozdział swojej Księgi Życia arcybiskup Stanisław Gall pisał ponownie w archidiecezji warszawskiej. Najpierw służył jej jako biskup pomocniczy, a po śmierci kardynała Aleksandra Kakowskiego, będąc wikariuszem kapitulnym, zarządzał archidiecezją. Kiedy wybuchła II wojna światowa, ten były biskup polowy, zahartowany w boju, zdał egzamin z wierności Bogu i ojczyźnie. W dniach oblężenia stolicy trwał na modlitwie i podtrzymywał na duchu walczących żołnierzy. Podtrzymywał również na duchu prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego. Gdy Warszawę opuścili przedstawiciele rządu, niektórzy dowódcy i dostojnicy kościelni, arcybiskup Gall pozostał z jej mieszkańcami, wzywając do męstwa, zachowania spokoju i zaufania Bogu. Mianowany administratorem apostolskim 5 stycznia 1940 roku pozostał niezłomnym wobec władz okupacyjnych. W postawie biernego oporu solidaryzował się z arcybiskupem Adamem Stefanem Sapiechą, metropolitą krakowskim. Między innymi, pomimo nacisku władz okupacyjnych, nie wydał listu zachęcającego Polaków do dobrowolnego wyjazdu na roboty do Niemiec. Utrucony ciężarem lat, nękany chorobą, jak już wspomniałem, zmarł 11 września 1942 roku, zostawiając niezwykłe świadectwo męstwa oraz wierności Bogu i ojczyźnie. Zasługi arcybiskupa Galla w pracy duszpasterskiej i organizacyjnej znalazły także uznanie w oczach księży archidiecezji warszawskiej. Z okazji złotego jubileuszu jego święceń kapłańskich ufundowali poświęcony mu witraż w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Niestety uległ on zniszczeniu podczas powstania. Siostry i bracia, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Ufamy, że arcybiskup Stanisław Gall,
od Chrystusa, który go wybrał i obdarzył biskupią godnością. Usłyszał już słowa zapraszające do wspólnoty zbawionych. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Księże arcybiskupie, generale, z wojskowymi honorami składamy dziś Twoje doczesne szczątki w podziemiach katedry polowej, którą tak umiłowałeś. Powracasz do siebie, powracasz do swoich. Niech Twoja obecność, a zwłaszcza duch głębokiej wiary, męstwa i umiłowania wolności inspirują współczesne pokolenie żołnierzy Wojska Polskiego i kapelanów ordynariatu polowego do wiernej i pełnej poświęcenia służby Bogu i Ojczyźnie. Niezłomny pasterzu, spoczywaj w pokoju. To dzisiejsze odprowadzenie trumny z doczesnymi szczątkami księdza arcybiskupa, generała dywizji Wojska Polskiego, Stanisława Gala, ma dwa jakże ważne konteksty. Ten pierwszy, kontekst duchowy, religijny, kościelny, to uroczysty pochówek połączony z uroczystą mszą świętą w miejscu, gdzie zwyczajowo Kościół chowa swoich biskupów. W katedrze, w której pełnił on swoją duszpasterską posługę. Ten drugi to element, wątek państwowy, patriotyczny. Polska w uroczysty sposób odprowadza dzisiaj na należne mu miejsce swojego pierwszego biskupa, kapelana wojsk odrodzonej w 1918 roku ojczyzny. Jakże symboliczne jest to, że dzieje się to właśnie w tym roku, w roku 2018. 100 lat od tamtych pamiętnych wydarzeń, niezwykłych, wymarzonych i okupionych krwią kilku pokoleń Polaków. Jakże znamienne jest to, że dzieje się to na rok przed stuleciem utworzenia przez Ojca Świętego Benedykta XV, tamtego pierwszego ordynariatu polowego Wojska Polskiego. To właśnie powołany przez Ojca Świętego 5 lutego 1919 roku ksiądz biskup Stanisław Gal stworzył ten ordynariat. To on w bardzo szybkim czasie stworzył duszpasterstwo wojskowe zarówno dla katolików, jak i dla grekokatolików. To on stworzył kurię biskupią. To także on sformował referat do spraw oświaty. To wszystko działo się w Polsce, która przecież była biedna i w bardzo trudnym położeniu, bo przecież trwały jeszcze wtedy cały czas walki o przywrócenie Rzeczpospolitej, o wyznaczenie jej granic, o terytoria, które, jak uważali Polacy, powinny do Polski należeć. W bardzo trudnym czasie przyszło księdzu biskupowi sprawować tą swoją posługę dla żołnierzy. Słyszeliśmy w słowach ekscelencji biskupa ordynariusza w czasie homilii, w jakiej scenerii to wszystko się odbywało i w jaki sposób ksiądz biskup, późniejszy arcybiskup, działał. Trzeba powiedzieć wielkie wyrazy szacunku. Nie tylko dla wielkiej religijności i oddania, ale także i niezwykłej odwagi pasterza polskich żołnierzy.
który chował swoich podopiecznych kapelanów, którzy razem z żołnierzami szli na front, który pomagał jak mógł w czasie obrony Rzeczypospolitej w 1920 roku, który zdawał sobie sprawę, co to znaczy, gdyby Polska uległa pod bolszewicką nawałą i jak bardzo żołnierze potrzebują duchowego wsparcia, opieki, ale nie tylko tej duchowej, także jak bardzo potrzebują środków opatrunkowych, jak bardzo potrzebne jest jedzenie. Jeżeli nie był w okolicach frontu, cały czas o to zabiegał tutaj w Warszawie. Wierny sługa Rzeczypospolitej, wierny sługa polskich żołnierzy. I wielki sługa Warszawy, archidiecezji, metropolii warszawskiej, bo przecież przyszło mu w jego życiu zostać także i administratorem apostolskim tej diecezji. W jakże trudnym czasie, w 1939 roku, tuż przed niemiecką napaścią na Polskę. I służył Warszawie, wiernym Warszawy do samego końca. Wielki pasterz warszawskiego kościoła, wielki pasterz polskiej armii, wierny do końca. Wtedy Polska, Warszawa nie mogła pochować swojego pasterza uroczyście. Wtedy żołnierze Wojska Polskiego nie mogli odprowadzić go uroczyście tutaj do katedry polowej, żeby mógł spocząć godnie jako biskup miejsca. Dzisiaj, po latach, możemy uzupełnić ten brak i czynimy to. Chciałem za to z całego serca podziękować księdzu biskupowi ordynariuszowi Józefowi Gustkowi, który zainicjował te działania, których efektem jest dzisiejszy dzień, dzisiejsza uroczysta ceremonia, w której możemy brać udział. Chciałem bardzo serdecznie podziękować eminencji księdzu kardynałowi za to, że wsparł księdza biskupa w tych działaniach. Chowamy dzisiaj tu, w podziemiach katedry, jednego z bohaterów polskiej niepodległości, jednego z bohaterów wolnej Rzeczypospolitej, człowieka rzeczywiście niezłomnego. Cześć jego pamięci. Księże generale, księże arcybiskupie, dziękujemy za wierną służbę ojczyźnie. Spoczywaj tutaj w swojej katedrze, w pokoju, a ponieważ wierzę w to, że jesteś już przy tronie Pana, módl się także tam i wstawiaj za naszą ojczyzną i za polskimi żołnierzami. Minister Obrony Narodowej skierował do uczestników ceremonii pogrzebowej świętej pamięci arcybiskupa Stanisława Gala list. Szanowni Państwo, w szczególnym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości doczesne szcząstki świętej pamięci arcybiskupa Stanisława Gala spoczną w krypcie katedry polowej Wojska Polskiego obok innych biskupów polowych. W naszej pamięci świętej pamięci generał arcybiskup Stanisław Gal pozostanie pierwszym biskupem polowym odrodzonej Rzeczypospolitej. Żołnierzem i duchownym ojca odradzającego się po latach zaborów Wojska Polskiego, który odegrał wielką rolę w organizacji i funkcjonowaniu naszego duszpasterstwa wojskowego w trudnych początkach jego kształtowania. W tym także podczas pierwszego wielkiego sprawdzianu młodej polskiej armii, jakim była wojna polsko-bolszewicka. W imieniu swoim oraz całego Wojska Polskiego
Chciałbym wyrazić wielki szacunek i uznanie dla świętej pamięci arcybiskupa Galla, dla jego czynów i oddania dla kraju. Arcybiskupie Stanisławie Gall, dziękuję za niestrudzoną służbę ojczyźnie. Wróciłeś do katedry polowej Wojska Polskiego. Spoczywaj w pokoju. Z razami szacunku, minister Mariusz Błaszczak. Pożegnajmy serdecznie naszego brata arcybiskupa Stanisława. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej wdzięczności i nadziei. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży, aniołowie, z rzeszą zbawionych zbierzcie na spotkanie. Boże, Ty natchnąłeś sprawiedliwego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Pokornie Cię prosimy, abyś w Twojej dobroci pobłogosławił to miejsce, które przygotowane zostało dla świętej pamięci pierwszego biskupa polowego, wojsk polskich, generała dywizji księdza arcybiskupa Stanisława Galla. My składamy jego doczesne szczątki w grobie. Ty przyjmij go do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dzięki Ci składamy za wszelkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twego sługę, arcybiskupa Stanisława, w jego ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem stały się udziałem powierzonych mu wiernych. Wysłuchaj, Boże, nasze miłosierne prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż wszyscy spotkamy się w domu Ojca i połączymy się z Nim. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczny odpoczynek raczy mi dać, Panie, a światło dźwiękujca niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. W imieniu księdza biskupa Józefa Gustka i w imieniu swoim pragnę podziękować wszystkim uczestnikom tej pięknej, głębokiej, ważnej uroczystości religijnej, ale także państwowej, niejako podwójnego uhonorowania wielkiego syna Warszawy, arcybiskupa Stanisława Galla, powtórnym pochówkiem i złożeniem jego doczesnych szczątków w krypcie biskupów polowych w Warszawie. Chciałem podziękować na pierwszym miejscu panu prezydentowi za obecność i za słowo, które przybliżyło nam osobę i wielkość tej osoby, księdza arcybiskupa Stanisława. Bardzo dziękuję wszystkim arcybiskupom i biskupom, którzy uczestniczyli w dzisiejszym powtórnym pogrzebie. Bardzo dziękuję panom generałom, bardzo dziękuję paniom i panom oficerom, wojsku. Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom koncelebrującym tę mszę świętą
powtórnego pogrzebu. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. I chciałem także już w swoim imieniu i w imieniu Archidiecezji Warszawskiej podziękować księdzu biskupowi Józefowi za pomysł, inicjatywę takiego uhonorowania arcybiskupa Stanisława. Trzeba pamiętać, że Warszawa, Archidiecezja Warszawska oddała wojsku człowieka wybitnego. Dopiero co wyświęconego biskupa pomocniczego, który po prawie 15 latach służby w wojsku, z tego wojska odszedł i wrócił do diecezji jako biskup pomocniczy, stał się znany, mówiono o nim wręcz, że był prawą ręką kardynała Kakowskiego, a potem, co podkreśliło wielu podczas dzisiejszych słów wypowiadanych, przez 4 lata był administratorem, 2 lata jako wikariusz kapitulny, a potem zamianowany przez Stolicę Apostolską, ponieważ nie było możliwości mianowania ze względu na wojnę biskupa, arcybiskupa warszawskiego. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście to było potrzebne. Potrzebne także dlatego, że została nam przybliżona osoba, która ze wszech miar na to zasłużyła. Dziękuję bardzo.